Siemanaszko, z tej strony Michał i dzisiaj naszym filmem może będzie nietypowy, nie dotyczący elektroniki czy techniki, ale dzisiaj będzie coś na temat mojego samochodu Diumatis. Chodzi o to, że nie chwaliłem się nic za nic, że skończyłem prawo jazdy w grudniu, może tam po cichu coś, ale nieważne. I dzisiaj oficjalnie chcę powiedzieć, że mam samochód, można powiedzieć, że jeżdżę nim, umyty niedawno, trochę tam zostało. I dzisiejszą nowością jest radio Sony za 50 zł. Zapraszam. Radio Sony z serii CDX GTI 550 UI. Jest to radio, które kupiłem na Facebooku Marketplace za 50 zł. I powiem wam szczerze, takie radio naprawdę mnie zadziwiło i zainteresowało. Dobra jakość produkcji, wersja USB, wejście AUX. No i co? I oczywiście wejście na wzmacniacz, jeśli jest takowy, chyba jest. No i podpięcie czterech głośników. Dwa z przodu, dwa z tyłu. Do wyboru jeszcze przednie, nie? W razie czego. Można tak powiedzieć, że głośnik chodzi swoim trybem wspaniale. Mi się to podoba. Po prostu chcę wam go zaprezentować. Przechodzę do podsumowania radio DSR Rady. Głośniki, głośność, muzyka może być, jest dobra i nie ma co tak naprawdę narzekać. No i takie radio bym mógł w sumie, jeśli dorwiecie, bo za tą cenę, którą kupiłem, to jest kupowanie w ciemno. Co do tego jeszcze mógłbym trochę być uważnym co do kupna takiego sprzętu, ale trafiło się, było coś z nim, bo coś wypadło i okazało się, że to jakiś, nie wiem, element, jakiś drobny element, nie wiem od czego, no to zostawiłem to w razie czego. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się film może nawet spodobać, bo w sumie teraz macie coś z nowej perspektywy. Może coś z tego więcej będzie. Więc widzimy się w następnym odcinku. Na razie.